Hej, cześć, witajcie w finałowym odcinku gry Ork Must Die. Ja jestem Lakemare i zabieramy się za finałową mapę, która ciekawe co nam przyniesie, tak więc jedziemy. Otrzymujemy mennicę. Mennica, co robi mennica? A tutaj coś... Szczerze? To nie wiem. Tak patrzę na rysunek i nie za bardzo wiem o co chodzi. Czy to będzie regenerowało nam manę, kiedy zabijemy kogoś stojącego na mennicy? Home. Całkiem chyba dobrze myślę, ale nie chcę jeszcze tak na 100% mówić co to jest, bo nie wiem. Mennica mi się kojarzy z pieniędzmi. Dobra, zobaczmy. Bez szczelin magia nie istnieje. Ani po jednej, ani po drugiej stronie. Czy magowie z zakonu wow. Ale tu jest tych bram. O Matulu. Tu jest przejście, ale tu chyba nic nie biega. Tu. Masakra. I co my tu mamy? Nie będzie latających. Słodko. A, przeciwnicy, którzy tu umrą, zostawiają więcej monet. Jak słodko. Ale my na pewno bierzemy sobie to. Bierzemy sobie oczywiście to. To. Czy coś jeszcze? Ja bym chętnie wziął to. I żeby było bardziej widowiskowo, weźmy sobie, nie wiem, nie wiem co, weźmy sobie to, autopalistę. Teraz pytanie tyczy się, jakoś te tkaczki wiedzy, nie za bardzo mnie tutaj... Szczeliny otrzymują jedność... Aha, no to wiem. Jakoś tkaczka wiedzy nie daje mi takiej satysfakcji jak tutaj ta tkaczka. Ha, kurczę, skąd będzie pierwsza fala? To jest dopiero ci pytanie. Nic. Tutaj tak. Tak mi groźnie wygląda. To będzie ostatni widok w twoim życiu. Weźmy już sobie na starcie to. Ja tam wolę jednak, żeby to specjalnie dla ciebie było jakoś osłonione. Osłonione jest takie słowo? Osłonięte. Nie. A dobra, mniejsza w to, nie umiem mówić po polsku. Dobra, skąd leci pier... No patrzcie wy! Jakie mędy z drugiej strony puścili ich. Dzień dobry. Wiecie co, to jest trochę mało skuteczne. Dobra, mamy główkę. Jest dobrze. FPS-y! FPS-y mi spadły! Dobra, główką go załatwimy. Ej, że hej, panowie! Dajcie manę. Patrzcie, gnojów! Wracać. No masz ci los. Tak mi w bambuko zrobić. Dodać orków i mocno wstrząsnąć. Dobra, sami tego chcieli. No nie! To jest chamskie. A, jakie gnidy. Ja tu, oni tam. Dzień dobry. Macie tutaj to. Ja się tu zabawię
O, o, jak pięknie. Dzień dobry. Trochę mi FPS-y chyba tak coś czuję, że odlatują na boki. Ale trudno. Mówi się trudno. Bywa tak czasami. Nic na to nie poradzę. Trochę życia straciłem. Trochę dużo. Ja nie wiem, jak ja to ogarnę, jak będą ze wszystkich stron biegli. To będzie tragedia. Coś czuję, że będą z tej strony teraz biegli. Ha, wiedziałem. Jedną stronę tak sobie zabezpieczymy mocniej, a drugą poślemy im burzę. Zobaczcie, tu już trzecia fala leci. Bardzo szybko. Przyda nam się życie, bo jakby nie patrzeć, trochę go potraciliśmy. Jeszcze ktoś? Wszyscy. Dobra, teraz ostatnia fala. Tu będzie fala. Ja biegnę. Okej. Szybko to postawić. Ops. Ale zdążyłem. Jeszcze tutaj. Oj, nie stać mnie. Okej. No trudno. Wow, zobaczcie, to ciągnie aż na drugą stronę. Okej. Dzień dobry. Nie to. Przepraszam was, panowie. Jest, okej, dobra. Pierwsza fala zatrzymała. No i jakoś i tą schematem, takim zegarkiem. Ale dobra. To postawmy tutaj. Musimy się nieźle tutaj obstawić. Jeśli będą biegali z czterech stron naraz, to będzie... rzeźnia. Będzie krwawo. Coś czuję, że krew poleci. Słuchajcie, wiecie co? Lepiej z tej strony to postawić. Bo jeśli oni i tak tutaj na to wpadają, to szkoda pułapki. No nie? No, też tak sądzę. Okej. Ohoho, tu nie mamy nic. Co by nam pomagało? Nie chcę, żeby ktoś ucierpiał, ale ork to nie ktoś. Dobra, jedziemy. Teraz biegną tutaj. I to już nie jest według mojego planu. A co tu biegnie? A ten pan. Ty jesteś trochę niepożądany tutaj za bardzo. Przynajmniej w tym momencie. Mam nadzieję, że padłeś. Opadł. Żyje. Ginżesz. Ty. Niewierny. Okej, tutaj są wszyscy. To zaboli mnie bardziej niż was. Sporo kasy dostaję, ale to. Czemu nie mogę tu postawić? Przez to pewnie. No nie wierzę. Kurde. A to ten. Łowca gnoli. Okej. Shit. Panowie. Się nie zapędzajcie tak. Okej. Nie wiem, co się dzieje. Zdeczka. Okej, tu coś jest. O, matulu. Nie wiem, skąd biegają. Okej, dobra, koniec. Trochę się tutaj zamotałem. Nie wiem czemu, zaraz tam postawimy. Okej, biegną tutaj. No czemu nie mogę? A to już mogę, tak? Nie wiem, o co chodzi. Okej, dobra. Prawdę powiedziawszy, tutaj raczej się ich zatrzyma. Bardziej mnie boli tutaj.
Chociaż też dużo ich tu nie ma. Tu jest ich sporo. Dzień dobry. Też nie ma ich sporo. Jak na to patrzeć? Okej, dobra, tutaj wszyscy. Tutaj jest mało pułapek. No patrzcie, no. Nie mogę tu postawić. Coś się buguje. Ciekawe, z czym jest to związane. No, a tutaj już mogę. Dziwne. Biegniemy. Tutaj biegnie na mnie ten kolega. Zostawić to w spokoju. Małe gnidy. Przeżyję. Przeżyję. Utrzymam to. Okej, dobra. Ja jakoś to utrzymuję. Jak ja to zrobiłem? Nie wiem. Czy już mogę tu postawić pułapkę? No. O co wam chodzi? Ja cię kręcę. Ani tego nie mogę postawić, ani tego. O co wam chodzi? No nic, trudno to. To postawimy. Ale o co chodzi? A na czym ja teraz umieszczam? Na ścianie? Ajajaj. Dobra. Musimy oblecieć wszystko. Jest 9. fala już. Kurczę, kiedy to zleciało? Dobra, nie będę pytał, kiedy to zleciało. Po prostu umieszczę pułapki. O, dobra. To już był mój błąd. Dobra. Tutaj mamy wszystko. Teraz tutaj. Tu mamy wszystko. Chociaż... Dobra. Najpierw jeszcze sprawdźmy tutaj. No dokładnie. Tu jest za mało tego. Za mało. Bo... No i za mało kasy też. No nic. Ostatnia fala? Nie sądzę, że ostatnia, ale jakaś... 12 pewnie będzie osobną jako ostatnia. Tak mi się zdaje bynajmniej. Dobra, tam już to nie sięga. Ale mogę zrobić coś takiego. Bardzo przyzwoicie mi to pomaga. Dziękuję za manę. A, to jest opancerzony. Dzień dobry. Witam pana opancerzonego. Okej. Ja coś czuję, że to by mi się przydało. Ja wiem, że z tej strony już jest zajęte. Dobra, tu sobie poradzą. Czas na tą stronę, na tę stronę. Okej. Odwróć się, mój kochany. Szczelcu. Dobra. Ja tu pomogę. To jest ognisty, to tam. Dobra. I czyżby za chwilę była ostatnia fala przed nami? Założę się, że z każdej strony wyleci pełno orków. O Jezus Maria, tutaj to już w ogóle osłona jest jak nic. Obrona pełną parą. Trzeba trochę tu dopakować. To jest 11. fala. Trochę wam tu pomogę, bo jednak zawsze się przyda trochę pomocy. Tu coś biegnie. Do widzenia państwu.
dałby się ognisty pierścień. Pas, pierścień. Zostaw mnie w spokoju. Coś niedobry. Zostaw moich towarzyszy. Gnoju ty. Nie mogę go w głowę trafić. Okej. No nie, 12 fala, a mi wszystkich tu wydłukł. Co za menda. A po co ja tu stawiam? To jest nieprzydatne w ogóle. Nawet nie będą mieli czasu krzyknąć. A co powiecie na to? Dobra. Jedziemy. 12 fala, ostatnia. Będzie rzeźnia. Tu nie ma tego do strzelania. Tak więc... Wow! Nawet ja dostałem. Staram się jakoś tak, wiecie, jak najszybciej to robić. Dobra. Halo, stój. Mana, 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 mana. Szybciej mana. Okej. Dobra. Możesz ty. Żeż mordę. Panowie, spokój. Ktoś wszedł. Następny wszedł. Dobra, dobra, uspokój się. Mistrz magii bitewnej. No i czy ja wiem, czy mistrz. Trudne to nie było. No dobra, straciliśmy trochę punktów. Nie wiedziałem, co nas czeka pod koniec. Chociaż i tak nie jest źle, tylko 3 ogry wlazły. No ale cóż, to by było na tyle z naszej... Zobaczmy, co się stanie, jak wcisnę kontynuuj. Oczywiście każdy mag zakonu wiedział, że aby powstrzymać hordę na dobre, trzeba zamknąć szczeliny. To proste. Wystarczyło przejść przez szczeliny i zapieczętować je wszystkie jednym gestem i myślą. To zaklęcie umiałby rzucić nawet najdurniejszy z nas. Zamknięcie szczelin oznaczałoby kres magii. Byłby to oczywiście koniec kontroli nad orkami i ogrami. Ale również koniec z magicznie wzmocnionymi twierdzami. Koniec ze sprowadzaniem deszczu w czasie suszy. Koniec z wioskową magią uzdrawiającą. Bez magii świat po drugiej stronie szczelin uległby zmianom, ale to samo stałoby się z naszym światem. I niekoniecznie mowa tu o zmianach na lepsze. Podjęcie tej decyzji wymagało odwagi. Odwagi, którą, jak się okazało, posiadał tylko jeden członek zakonu. Odwagi albo pewnego rodzaju wyjątkowo upartej głupoty. No i tak oto kończy się nasza przygoda w Ork Must Die. Coś mi się zdaje, że bardzo was tutaj okroiłem. Tak mi się zdaje, że pomiędzy każdym tym jest jakiś filmik, ale nie będę kłamał, bo nie wiem. No ale co? W tym odcinku to było na tyle, a raczej w tej serii to było na tyle. Dzięki za oglądanie. Trochę was tam było. W tym odcinku... I się powtarzam. W tym odcinku, jak i w tej serii, to było na tyle. Dzięki za uwagę. Widzimy się w innych materiałach. Tymczasem to było na tyle. Dzięki za uwagę. Trzymajcie się. Pa, pa.